Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad. Zmiana się zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych w Ośrodkowej Szkole Infrastruktury Sportowej i Rekreacyjnej, druk nr 270A, czyli po autopoprawce zarządu. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany się zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych w Ośrodkowej Szkole Infrastruktury Sportowej i Rekreacyjnej. Paragraf pierwszy. Się zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych w Ośrodkowej Szkole Infrastruktury Sportowej i Rekreacyjnej przyjętej uchwałą 30/261/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku. Wyłącza się środki finansowe na zadanie pod nazwą zakup kontenerów szatniowych dla klubu sportowego do Dobrojanka z kwoty 30 400 zł do kwoty 31 200 zł. Paragraf 2. Uchwała podjęcia do podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z zarządzeniem nr 2577/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 września 2013 roku w sprawie wstępnego określenia środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadania w roku 2014. Zarząd Infrastruktury Sportowej dokonał podziału środków finansowych w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej Szkoły Infrastruktury Sportowej i Rekreacyjnej, przeznaczając dla dzielnicy przez tej kwotę 31 200 zł. I to jest jakby korekta poprzedniej uchwały zwiększającej te środki do przyznanej nam przez Zarząd Infrastruktury Sportowej. Opinia Komisji Rekreacji i Sportu? Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Chciałbym się do tej sprawie. Nie widzę. Zamykam w takim razie dyskusję i obrady na tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? 6 osób. Kto się wstrzymał? 2 osoby. Na podstawie wyników głosowania zgadzamy się, że Rada dzięki tej przyjęła uchwałę.